Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Tak sobie właśnie siedziałam i czytałam książkę, gdyż Ariana jest w żłobku dzisiaj i to jest mój jedyny czas, jak również w pracy na przerwach, czy w drodze do pracy lub z pracy, kiedy mogę czytać książki. Uwielbiam czytać książki, jak już wiele razy o tym wspominałam. Kiedyś, jak właśnie pracowałam 5 razy w tygodniu, to miałam zawsze czas, przechodziłam przez tyle książek, a teraz niestety nie mam aż tak dużo czasu, ale czytam tą książkę, w dalszym ciągu ją czytam, wspominam już o tej książce Spalaj tłuszcz, buduj mięśnie. Polecił tą książkę Jakub Maurycz na kursie, który robiłam u niego i dostałam tą książkę od Kasi, którą serdecznie pozdrawiam. Bardzo fajna książka, polecam naprawdę serdecznie. I czytam sobie tę książkę i postanowiłam Wam przeczytać fragment z tej książki, bo myślę, że warto. Zresztą często czytam coś w książkach i chciałabym Wam o tym powiedzieć i później już zamykam tą książkę, czytam dalej, zaczynam czytać i zapominam. Może uda mi się kiedyś raz na jakiś czas właśnie zrobić taki filmik. Okej, nie przedłużając. Tytuł zatytułowany fragment jest Proste rozwiązanie problemów dietetycznych. I autor pisze, słyszałam chyba każde wyjaśnienie dotyczące nieprawidłowego odżywiania lub rezygnacji z diety. Zjadłam posiłek w samolocie, cały dzień prowadziłam samochód, nie miałam pod ręką niczego innego. McDonald's był jedynym miejscem, w którym mogłam coś zjeść. Byłem u znajomych, nie wypadało odmówić, kiedy częstowali mnie obiadem. Nic innego nie znalazłam w karcie dań. Nie mogłem się powstrzymać, miałem na to ogromną ochotę. Byłem bardzo głodny, musiałem coś zjeść. Nic nie usprawiedliwia sięgania po nieodpowiednie produkty. To wszystko wymówki, ponieważ takim sytuacjom można zapobiec, stosując plan posiłków. Jadłospis to Twój dietetyczny cel dzienny. Bez jasno określonych dążeń będziesz działał chaotycznie albo poddasz się biegowi wypadków, co w przypadku większości ludzi oznacza wizytę w pobliskim fast foodzie. Bez planu jesteś wystawiony na pastwę impulsów i zbiegów okoliczności. Jedząc od przypadku do przypadku, nie wyznaczysz punktu odniesienia, bez którego trudno monitorować postępy i rozwiązywać kłopoty. Zasada jest prosta. Należy sporządzić plan posiłków, ponieważ to najpotężniejsza strategia redukcji tłuszczu, jaka istnieje. To także podstawa programu Spalaj tłuszcz, buduj mięśnie. Okej, więcej już Wam czytać nie będę. Powiem Wam, co o tym sądzę, bo ja już kiedyś w jednym z moich pierwszych filmów wspominałam o tym, że planowanie, nawet w kilku filmach chyba, że planowanie to jest po prostu klucz do zdrowia i do zachowania dobrej sylwetki. Dlatego, że bez planowania, tak jak tutaj autor pisze, ludzie po prostu zaczynają, nie wiem, jeść w fast foodach różnego rodzaju rzeczy. Nie mówię, że nie powinno się to zdarzać nikomu nigdy, bo mnie również zdarza się coś takiego, że na przykład do pracy nie wezmę jedzenia, ale ja mam wtedy również zaplanowane. Ja wiem, gdzie w pobliżu są jakieś, nie wiem, bary ze zdrowym jedzeniem, ze zdrową żywnością i tam kupuję. Wiem, jakie mam opcje w okolicy mojej pracy. Również zdarza mi się coś tam gdzieś zjeść czasami na mieście, ale wiem, wybieram te zdrowsze opcje i wiem mniej więcej, jak się zachowywać w takich sytuacjach, co wybierać. I oczywiście, jeśli komuś zdarza się to raz na jakiś czas, to jest, myślę, że okej. Jeśli raz na jakiś czas zdarzy Ci się zjeść coś niezdrowego, to Twój organizm zupełnie inaczej sobie z tym poradzi. Natomiast gdy ludzie mają wymówki typu no, miałam tylko przejazdem McDonalda albo, no nie wiem, w pracy serwowali, nie wiem, ktoś przyniósł coś tam. U nas często kiedyś tak było, że za darmo przynosili z jakichś tam firm różnego rodzaju właśnie kanapki, słodycze i tego typu rzeczy. Ja po prostu tam wtedy na przykład w tej kuchni dla nas, tych dla pracujących, dla pracowników, ja po prostu siadałam daleko stamtąd i w ogóle się na to nie patrzyłam, no bo wiadomo, że jeśli siedzi się i patrzy się na słodycze, które do nas przemawiają, zjedz mnie, no to się chce takich rzeczy, po prostu lepiej na to nie patrzeć, wyjść gdzieś i powiedzieć wtedy nie. Także trzeba być przygotowanym na tego typu sytuacje, a jeśli chodzi o planowanie, to ja teraz, nawet jak mam dziecko, to muszę praktycznie planować, co zjem tego danego dnia, czyli
planuję sobie, o dzisiaj zjem to, to i tamto, ponieważ przy dziecku nie ma takiej opcji, żebym nie zaplanowała czegoś, że ona nie zje i nagle tutaj, nie wiem, coś, nie będzie czegoś do jedzenia. Ale przed dzieckiem ja zawsze planowałam posiłki, zawsze na przykład jak byłam w pracy, to sobie myślałam, och, zjem dzisiaj to, to i tamto. Nawet jak idę do pracy, przygotowuję się do pracy, myślę tak, na pierwszej przerwie o 9:30 zjem sobie, nie wiem, pudding chia albo owsiankę, albo jogurt kokosowy z czymś tam, prawda? Następnie na lunch zjem sobie to i to, nie wiem, słodkiego ziemniaka z jakąś tam sałatką, prawda? I na ostatniej przerwie jem garść na przykład orzechów i jabłko i to jest mój taki zaplanowany plan dnia. Ja właśnie również przed dzieckiem kiedyś sobie planowałam, przeważnie, tak jak Wam kiedyś wspominałam, planuję gotowanie obiadów na 2 dni, gdyż nie chcę, nie zawsze mam czas właśnie codziennie stać i gotować przy garach, choćbym chciała mieć tak dużo czasu, także planuję sobie przeważnie na 2 dni i tak wygląda właśnie u mnie planowanie, także to już albo tego samego dnia powinniśmy planować, albo nawet dzień wcześniej, czasami nawet planuję to, co będę jadła w tygodniu. Dokładnie nie wiem, który dzień, co i jak, dlatego że ja w weekend robię przeważnie zakupy, takie, no większość rzeczy kupuję na cały tydzień, tak jak chodzę na targ w niedzielę, który jest tylko raz w tygodniu, to kupując warzywa i owoce na tym targu, wiem mniej więcej, co będę gotować, także tak sobie planuję. Oczywiście tam dokupuję tylko jakieś tam potrzebne rzeczy w tygodniu i myślę, że planowanie to jest naprawdę klucz do sukcesu, ponieważ nie będziemy w takiej sytuacji, że och, nie wiemy co robić, nie wiem co ja będę teraz jeść i sięgam po pierwszą dostępną mi rzecz, która przeważnie może być albo jakimś fast foodem, albo jakąś paczkowaną żywnością, albo czymś słodkim, jakimiś słodyczami, którymi ludzie się często zapychają w drodze i tak dalej, i tak dalej. Także ze mnie się kiedyś śmiali w pracy, że ja chodzę z całą torbą w ogóle jakichś moich pudełeczek, w których mam posortowane jedzenie. Także myślę, że warto się dostosować do tej zasady planowania posiłków dziennych, tygodniowych i myślę, że to jest klucz do sukcesu. Dajcie znać, co sądzicie w komentarzach na dole. Pozdrawiam Was serdecznie, subskrybujcie kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. Do zobaczenia w kolejnym filmie.